2 maja, godzina 11:35. Temperatura, nie wiem, ale ma być dzisiaj do prawie do 25-30 stopni. Przede mną Jaworzyna, 1114 metrów i plan na dzisiaj jest taki, żeby objechać Krynicę dookoła górami. To już pokazywałem Wam poprzednio. Tu na prawo wodociągi, ujęcie wody. Teren ochrony bezpośredniej, ujęcia wody powierzchniowej. A to jest Czarny Potok, który płynie z boczami Jaworzyny. Zobaczcie, to był moment nieuwagi. Opona się od razu polepiła. Nie było tego widać. To był właśnie minus jeżdżenia z V-breakami, V-breakami, czy jak je tam zwał. Różnie ludzie je nazywali, bo obręcze od razu były z błota. A przypominam, że jest suchy dzień. A przejechałem sobie dosłownie taki kawałek. Kilka metrów. Podjeżdżam sobie teraz drogą gospodarczą na Jaworzynę. Kiedyś to była moja taka pętla treningowa od kolei gondolowej do schroniska, później na szczyt Jaworzyny, z Jaworzyny na Runek, potem na Pacówkę nad Wierchomną, zjazd Szutrówką, kierunek Muszyna-Złockie, potem Muszyna i powrót przez Powroźnik do Krynicy. I to robiłem w 2 godziny. Ale wtedy człowiek był jeszcze nieśmiertelny, to można było tak jechać. Dodam jeszcze tylko, że to było w latach 90., kiedy jeździło się na obecnie tak zwanych retro MTB. Rower bez amortyzacji z przodu ani z tyłu. Tu zaczyna się najstromszy podjazd na tej drodze gospodarczej. Po kamieniach, jak spadł deszcz, to było tutaj dosyć ślisko. Do schroniska mam 300 metrów w pionie i 500 metrów w linii prostej. Oczywiście droga nie prowadzi w linii prostej. Spaliny. Nie na to się umawialiśmy. Jeszcze kurz. Jakby ktoś pytał o nachylenie, to nie wiem. Ale pot zalewa oczy. I koniec pierwszego podjazdu. Pierwsze krótkie wypłaszczenie. Dzień dobry. Dziękuję. Niestety ciągłość tego podjazdu zepsuł mi telefon. Musiałem odebrać. Ale nie jest źle. Jeśli jeszcze całość robię na raz, bez stawania, to jeszcze nie jest ze mną tak źle. Jeszcze raz dzień dobry. Telefon mi podjazd zepsuł. Dzięki, dzięki.
Dzień dobry. Jest i schronisko. Schronisko imienia Józefa Piłsudskiego. Akurat wagonik stanął i ludzie wiszą. Wyobraźcie sobie, jak wygląda ewakuacja. No i na Jaworzynie się zrobiły takie krupówki. Buchane zjeżdżalnie. 1114 metrów. Zatem jak się komuś nie chce wjeżdżać rowerem, można wjechać kolejką. Jedziemy. Jedziemy na Runek. Dziękuję. Będą tłumy. Dziękuję. Dziękuję. Za szybko się nie pojedzie. Za dużo ludzi. Dzięki. Cześć. Dzięki. Tutaj to właściwie czy zjazd, czy podjazd, w ogóle amortyzatorów nie blokuje. Cały czas są odblokowane. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Traktory rozryły ścieżkę. Ale fajny zapach świeżej żywicy. Dobra, jak to teraz wyprzedzić? Którędy? No trochę słabo. No, nie bardzo jest jak wyprzedzić. Ups. Dobra, udało się. Idealnie. Runek Czubakowski, 1084 metry. Tak wygląda szczęśliwy człowiek. Teraz jadę na Bacówkę nad Wierchomlą, czyli będę musiał trochę zjechać, a potem wrócę na Runek. O, dziękuję. Dzień dobry. Tłumy ludzi w górach. Kiedyś to można było całymi dniami jeździć i nikogo nie spotkać. Dzień dobry. Bacówka nad Wierchomlą. Dobra. A tu samochód? Tego się nie spodziewałem.
za chwilę to wszystko podjeżdżać. Cześć. Cześć. To już bliziutko, tu polanka i zaraz będzie. Dziękuję. Cześć. To co teraz jadę, to jest właśnie część tej mojej trasy treningowej. Na 2 godzinki. Spokojnie, wszystko jest pod kontrolą. Proszę się nie obawiać. Dobra. Placówka nad Wierchomlą 830. Tu jest Krynica Zdrój. Jechałem stąd na Jaworzynę. Tędy. Tu schronisko. Jaworzyna. Teraz Runek. Z Runku tutaj na Wierchomle. Tu gdzie wszyscy wyślizgali. Ja też. Teraz wracam tu na Runek. Przysłop. Jaworzyna Żydówka. Hawrylakówka. Jakubik. Huzary. Góra Parkowa. I wrócę do Krynicy. Sprawdzę, ile mam wody. No tak. Ja wiem. Może wystarczy. Powinno wystarczyć. Jeszcze raz dzień dobry. Tym razem pod górę. Ale fajnie, wieje leciutki wiaterek. Jakby nie było wiatru, to tutaj pot by mi oczy zalał na tym podjeździe przez łąkę. No i przestało wiać. Wykrakałem. I teraz po kamieniach do góry. Jakby ktoś pytał, jakie mam przełożenia w rowerze, to od razu mówię. Przód 26-39. Tył 11-36 i na te góry tutaj w zupełności to wystarcza. Wracam na Runek. Zostało mi pół kilometra, czyli jakieś 5-6 minut. Dzień dobry. Jeszcze raz Runek 1070. Chyba uważaj. Cześć, cześć. Gorzej niż w Myślęcinku. Cześć. Tego gościa już chyba raz widziałem. Dzień dobry. Runek Czubakowski 1084. Jedziemy dalej. Dziękuję. Troszkę słońce zaszło. Zrobił się
fajny chłodek. Oczkiem. Nie zauważyłem gałęzi. I jedziemy. Dziękuję. Dziękuję. No i teraz solidny podjazd. Za tą łąką są słotwiny. Tam są wyciągi narciarskie. Kto był w Krynicy, ten wie. A ja muszę jeszcze podjechać na tą górę, to jest Jaworzynka, dla odróżnienia od Jaworzyny, takie zdrobnienie, bo góra jest mniejsza. I druga nazwa to Żydówka. Podobno kiedyś właścicielem tego terenu był jakiś bogaty Żyd, stąd nazwa Żydówka. I kolejny podjazd. Ten, pamiętam, był też męczący. I końcówka coraz bardziej stroma. Ja się tak męczę, żebyście wy nie musieli. $899. I ten ostatni podjazd miał 100 metrów przewyższenia. To była jakaś kapliczka. Oj, chyba stanąłem na drodze dla mrówek. Coś zaczęło mnie obłazić. Trzeba jechać. Tak, żółty prowadzi tutaj przez drogę. To jest główna droga, która prowadzi do Krynicy od północy, od Nowego Sącza. Dobra, przejeżdżamy. A tutaj drogi nie pamiętam. Tak czy inaczej jedziemy dalej. Tu był szlak kiedyś, tu była gruntówka. Krynica na prawo. Okej, ale za chwilę szlak odchodzi od tego asfaltu. Krynica położona jest w dolinie. Otoczona jest trzema pasmami górskimi. Jaworzyna, czyli to, które już przejechałem. Jasiennik, czyli to pasmo, którym jadę teraz. I Góra Parkowa, którym pojadę jeszcze za chwilę. W środku się zakopię w tym błocie. To tylko wygląda na suche. O, słyszeliście zresztą. O, zobaczcie, jak się wciągnął ładnie patyk. Widzicie? A, teraz go trzeba wyciągnąć. Niech się wyciągnie same. Dobra, cofamy. No nie chcę. Wyszedł mi łańcuch, zrzucił. Dobra, łańcuch się sam założy. Albo i nie. Aha, no tak, przerzutka jest naciągnięta. Dobra. Okej, oblazła. W międzyczasie mrówki mi oblazły. Jak coś słychać, że coś się dzieje z tyłu, to natychmiast trzeba przestać kręcić, nacisnąć hamulec i się zatrzymać, żeby nic nie urwać. Piękne mrowisko, olbrzymie. Gdzieś chyba będzie z metr wysokości.
Zaletą jazdy przez pasmo Jasiennika jest to, że tu nie ma ludzi. Nie spotkałem jeszcze nikogo. A w paśmie Jaworzyny co chwilę ktoś chodzi. I zaraz w las, na Huzary. Teraz jeżdżę na wysokości około 800 metrów. Muchy są. Zaletą jeżdżenia około 1000 metrów jest brak much. Albo ich niewielka ilość. Chociaż z drugiej strony, jak sobie przypomnę, Peru, moskity cięły gdzieś do wysokości 2500 metrów, czy wyżej nawet. Na 4000 to już 4,5 to już oczywiście nie było nic. Tak mam wrażenie, że taka granica to było między 2,5 a 3000 metrów. I dalej podjazd. Za chwilę jest jeszcze stromszy podjazd. I tak dalej. Teraz powinien dojść do mnie szlak zielony z czerwonym. Teraz będę jechał szlakiem potrójnym, żółto-zielono-czerwonym. Czerwony, zielony, żółty. I oczywiście dalej podjazdy. Nie żeby to był koniec. O, pierwsi ludzie, bo doszedł szlak czerwony. Dzień dobry. Dobra, jestem. 864, Huzary, czerwony, zielony z czarnym i żółty. Dużo szlaków się tu krzyżuje. Hop, 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 jakie tu przeszkadzajki. Hop, hop. Dosyć stromy zjazd. Bardzo fajny. O. Jakieś większe kamyczki troszkę. Dzień dobry. To jest taki zjazd na wypalanie hamulców. O, masakra, ale parzą tarcze. Nie da się dotknąć. A tylna? No też, nieźle. Cholera, palce opatrzyłem. Dobra. Teraz na górę parkową. Wjazd w trybie emeryt. Czyli taką drogą prawdopodobnie do samej góry dojadę. Od tyłu. Okej, źródełko miłości na lewo. Idziemy na dół. Pojadę się, napiję się wody. Zobaczymy, jak to przebudowali. A, niewiele się zmieniło. Dzień dobry. Źródełko, nic się nie zmieniło. Zrobili tylko zadaszenie. Nie piję wody, bo ludzie wrzucają tam monety. Góra parkowa. 741 metrów.
miecz. I jedziemy na dół. Trzeba uważać, bo będzie dużo kuracjuszy. Porobili barierki. Zazwyczaj się skracało drogę. Wszystko jest pod kontrolą. Spokojnie, spokojnie. Wygląda mi śmiało za zakrętu. Żeby nikogo nie wystraszyć, się nie rozwalić. Zatem się jechało tu, jak tu. Dziękuję bardzo. Tyle na dzisiaj.